Dzień dobry wieczór, jestem Zenek, to jest Darkest Dungeon, kolejny odcineczek, tym razem wybieramy się na długą wyprawę na poziomie trzecim, czyli na weteranie. To jest moja ekipa, a więc od końca, kuszniczka, kapłanka, dwa razy awanturniczka, jedna na poziomie czwartym, druga na poziomie trzecim. Przedmioty są rozdane, tak jak widać. Tu mam ciekawy przedmiot. Bandana gniewu, wyłącznie kuszniczka, bardzo rzadkie. 20 do obrażeń, jeśli na pozycji czwartej, plus 30 do szansy osłabienia, minus 30 do biegłości leczniczych, minus 33 do uzyskanego leczenia. No, więc coś za coś, ale ona jest na czwartej pozycji, więc no nie będzie, mam nadzieję, tankowała jakiegoś srogiego damage'u. Dobra. Idziemy sobie z dwoma awanturniczkami zrobić rzeźnię do norowiska. Chyba można zaczynać tak naprawdę. Tak mnie się wydaje. Ale zaraz, czy ona nie może mieć broni na piątym poziomie? Ta ziomalka na czwartym? Nie, nie może mieć jeszcze. Na czwartym poziomie nie może. Dobra. Okej, to lecimy po zapasy. Jakiś bandaż, norowisko, można zioła się tu zaopatrzyć, powiedzmy 5 razy zioła, 1000 hajsiwa, żarcie całe oczywiście wykupię, a co, na bogato pójdziemy. Teraz tak, myślę, że 8 pochodni styknie. Bandaże, no bandaże też można wziąć z 5 sztuk na pewno. 5 bandaży, 5 razy zioła, nie wiem czy wodę brać z sobą. Wezmę dwa razy, może trzy razy wodę święconą na jakieś kości, jak się gdzieś tam napatoczą. A, i łopata, no w sumie z dwie łopaty wypadałoby też wziąć na pewno. Dobra, zioła, bandaże, woda święcona, dwie łopaty, 8 razy pochodnia. Nie wiem, czy więcej pochodni nie wziąć tak naprawdę, chociaż chyba styknie tyle. Dobra, żarcie jest, łopaty są, pochodnie są, przedmioty obecne. No dobra, to lecimy z tym koksem. 11 tysięcy mogę zarobić za tą misję, za same zakończenia. Ciekawe ile złota. Tak się zastanawiałem, czy nie wziąć z sobą tutaj jak antykwariuszki, ale jakoś nie chcę ryzykować jeszcze na tak długą misję brać z sobą. No miodzie, spadaj 90% sal. No to lecimy, pójdziemy sobie w tą stronę na początek. Dzień dobry. Pierwszy fight, to proszę bardzo. Potlinożerca, duży na dodatek. Rzyk od typa za 4. Odporna jest moja koksowniczka na jakieś żygnięcia, jeżeli chodzi o choroby i o inne liczniki trucizny. Pomiędzy 12 a 22, on ma 48, no i to będzie kryt. Yeah, osłabienie ofiary. On jest cienki jak dupa węża, ten typ tak naprawdę. Kogo ja tu mogę porobić? Pomiędzy 8 a 17, pomiędzy 8... To porobimy tutaj. Dzień dobry i w sumie do widzenia chyba. Za 7 między oczy. O, gruby hajs się wysypał naprawdę z nich. Potężny, hajsiwko potężne. Dobra, tutaj, no nie, serio, czy ona musi to badać? Come on. Byłoby coś grubego. No odemul się łaskawie. A tak będzie co? Nic. Chorubsko i tyle. Dobra, bijamy tutaj, a byłoby żarcie jakieś ekstra z tego i tyle w temacie. Prawdopodobnie z tego wozu z ciałami. Jak to pocisnąć? Tak, zaraz, jak to można iść tak naprawdę? Tak, tak, tak i tak. Dobra, tak też się zrobi. No to zapraszamy na reklamę, zobaczymy co tutaj na mnie czeka tym razem. Zaskoczona ekipa jakichś kurczę okultystów i innych kretynów. Dobry, za 13. Jeszcze ich porobiło na dodatek. No, podoba mi się to RNG pod krytyki, naprawdę. Nie powiem. Może siekierką ich dziabnąć z przełomu po prostu? Destroy them all.
Tyle w temacie. Trzecia łopata. Super partia. Pytanie, czy do czegokolwiek w ogóle się przyda. Okej, lecimy dalej. Zero stresu. Wszyscy wyleczeni. No, gruba sprawa. Co tu się dzieje? Czemu te napisy tak dziwnie zatrzymują grę? Dobra. No serio? Już zgłodnieli? Come on. Jakiś plecaczek, zbadajmy. Okej, okay, jest pochodnia. No to w sumie odpalić ją. For fun. I ciśniemy! Kolejne pomieszczenie, w którym nic nie ma. Super partia. Jakiś zwiat by się przydał, no niestety. Nie ma pieseła, dzień dobry, pułapka za 4 i dwa liczniki. Super partia. No i mamy ekipę. Nikt nie jest zaskoczony, to grubo. Bębny zagłady. Super, ja pierdzielę partia. Żygnięcie, uwaga. Żyg za 2. Wścieklizna, no naprawdę większy damage będzie biła. Z tego co pamiętam. No co nie mają takiego speeda, bez jaj. Dobra, i co ona ma z tą śmiechlizem? Minus 10 do celności, 15 do obrażeń. Wow, super partia. 6, 7. Dobra, poróbmy ich tym. Osłabienie. Strzelimy tym wynalazkiem, porobiło ich. Kula na łańcuchu. Piękny unik, YOLO. Tak zwane, fachowo. Za 6. No to naprawdę najniższa wartość. Come on. No może ich ogłuszyć po prostu i tyle w temacie. Rykniemy sobie na typów, ogłuszenie. Dzień dobry. Unik. Dajesz unik. 13 stresu i debuff. Odporna na choróbsko, osłabienie, bębny zagłady. No naprawdę? Z krytykiem jeszcze? No bez jaj. Raportem całą ekipę. Trochę trolują. 85 odporności na ogłuszondo. Może ile tu jeszcze zostało? Jeden licznik, ogłuszenie, lecimy z ogłuszeniem. Może siądzie na świniaku, nie, na świniaku nie siadło. To może tak go porobić? Nie, nie porobię go tak. Krytyk, piknie. No ładnie. Odstresowali się troszkę. Dzień dobry, jeszcze raz strzał na fasjatę. Super partia, naprawdę. Porobiony! No, uwaga! Chwila prawdy. Ładny loot. Co ciśniemy tutaj? No Boże, no co i tak głodnieją szybko? Come on! Dobra. Tam trzeba by w końcu healnąć jakoś. Trzeba by też... odpalić jakąś pochodnię chyba w końcu. Dobra, podbijemy tu. Zaraz, czy ja tam czegoś nie sprawdziłem? Czy ja tam pominąłem coś do cholery? Czy mi się wydaje? Czy tam można było coś sprawdzić? Dobra, poróbmy ich z tasaka. O, ładnie. Dobra, najgorsze jest to, że świniak znowu jest pierwszy. Dobra, poróbmy to badziewie za 5. No nie ma najwyższej celności, ale i tak jest pierdliwy, szczerze mówiąc. Stresior jakiś siadł. Nie fajnie, uwaga. Powolny odwrót. No, to jest beznadziejne, jeżeli chodzi o celność. A z kogo to mogę ogłuszyć? 95. Ja spróbuję ich ogłuszyć, zobaczymy. Świniak odporny. Ją się udało porobić. No, pięknie. To mnie nie. No w sumie dobra, niech on tam będzie. Będzie miał powolny odwrót znowu. Dobra. Tasakiem na facjatę i tyle. Jeszcze unik zrobiła, no serio. Unik. Tak jest. Jest beznadziejny jakiś ten atak, naprawdę. Zabieramy się za krojenie szynki. To z kolei jest trochę upierdliwe, szczerze mówiąc. Jeszcze mi ogłuszył w mordę, że moją fantastyczną tutaj
koleżankę. Dobra, trzeba kogoś healnąć. Chyba ją, no to nie był najlepszy heal, szczerze mówiąc. Za 8, dobra. Ta się odmuliła. No to zaczyna. Moja ekipa koksów zaczyna. No jakiś krytyk, come on, no. Bez jaj. Dobra, podleczymy ją za 16. Za 16 heal, za 16 damage, zajebioza. Dobra, to będzie chyba najlepsze na chwilę obecną. Żegnaj, świniaku. Kolejna łopata, wow, zajebiście. Wiemy sobie to, tutaj pożegnamy. A i co z tą ziemalką robić? Ona ma tonę stresu. Muszę obozowisko rozbić już, tak naprawdę pierwsze. Secret room, ładnie. Można to podbić. Możemy wszystko sobie tak naprawdę obadać. No nie mam klucza, co zrobić. Podajmy to. Wow, co za... Trinkets and baubles. Paid for in blood. Masz 60 szansę na rozbrojenie pułapki. To rozbrój ją łaskawie. Dobra. Lecimy z tym koksem. Bijemy tutaj. Teraz tutaj. Obadamy. Jedziemy tu tak naprawdę i można będzie odpalić chyba obozowisko. Boże, co oni tak głodniają? No come on. Już trzeci raz zgłodnieli. No, pięknie, jest kolejny zwiat, miodzio. Tutaj mamy jakiś szwajcior. Puszencja, znaczy beczka w sumie, dobra. Damy jej buffa. Tylko co z tą ziomarką tworzyć? Można ją podleczyć trochę i lecimy. No Boże, ale bieda. Zaskoczenie jeszcze. Lol. Krytyk za 18. Oh yeah. Dobra, tutaj ją chyba wyhealujemy. 16 może być. Damy jej heala. Tutaj żegnam. Za 16 i zobaczymy co, co ta padlina wymyśli. Nic nie wymyśli. Ładnie. Okej, okay. To można olać tak naprawdę obozowisko. Na chwilę obecną. Pójdziemy sobie tutaj. Podbijemy do plecaka. Zobaczymy co tu się ukryło. Dobra, bijemy tutaj z powrotem. I pójdziemy sobie tu. Coś takiego. No nie, no serio, mam wodę święconą, to ten mi... To tam mi tutaj w kościach zaczyna coś odpierdalać, jakąś manianę, no come on. Histeryczna ślepota, no are you fucking serious? Minus poziom stresu powyżej 70, no nie no, naprawdę. Ale bida. Dobra, badajmy to. Coś takiego. No i bijamy tutaj. Trochę pochodnie się kończą, trochę niefajnie. Jakaś ekipa. Zaskoczona jeszcze, o lol, ładny. Dobra, poróbmy ich jakąś szarżą, że tak powiem. Strzał z linek. Zamota ich wszystkich dokładnie tak jak to miało być zrobione. Świnę porobimy, oczywiście, żeby nie pluła i nie żygała. I co, można by ich ogłuszyć tak naprawdę? Tych się ogłusza, to chyba nic... A ten tylko kulą będzie mógł chyba zaatakować, tak mi się wydaje. Świniaki, to wszystko w temacie, no dokładnie, kula na łańcuchu. Za 6... A Boże, wycofało ją, zajebiście. Jeszcze ogłuszyło, no piękna sprawa. Dobra, jakiś stres ją rozsiadł. Hakiem w miękkie, unik. Nie, nie ma unik. No to słabo. Dobra, świniak będzie porobiony w pierwszym podejściu? Niespecjalnie, ale ten gościu będzie porobiony w pierwszym podejściu. Dobra, liny, hello. No i świnkę przeniosło do przodu, czy ja go zabiję?
Jak siądzie krytek, to mógłbym go zabić, no ale nie, nie siadł. Za co jemu siadł, no naprawdę. Ktoś tu... Jeszcze krwawienie, o super, na ile? 3 krwawienia, o Boże, serio? No jakaś komedia. Tutaj trzeba bandażem zadziałać, come on. Za jeden. No tężec, no nie wierzę, jeden damage i tężec jeszcze dostała. Zajebioza. Dobra, zaplątaj się łaskawie tutaj. Dobra, poróbmy świnie tymi liniami. Linami. Strzał między oczy i hello. Dobra, co mi tu wydropi, Boże? Kolejna łopata? Po jaką cholerę mi ta łopata? Chcę targać tą łopatę tak naprawdę? Dobra, wezmę łopatę, reszta adios. Przestawimy sobie tą ziomalkę. Zobaczymy, co tutaj się kryje, sambadziew. Okej, czy ja chcę rozbić obozowisko? Można by rozbić obozowisko, bo nie mają sporo stresu, a to jest tak naprawdę połowa już za nami. Więc rozbijemy sobie pierwszy obóz. For fun. Wiem, mam żarcie. 8. Dobra. Odstresujemy ich. Hello. Tyle w temacie. Kto tu ma obniżkę stresu? Jest tu jeszcze jakaś obniżka stresu? Leczenie. Wszyscy kompanie, leczenie 35. No to się do niczego nie przyda. Dobra, weźmy sobie to. Obniżymy im stres, nice. 5 do ochrony, ładnie, jeszcze 4 punkty do wydania. Tylko na siebie. 8 do krytyka. Jeden kompan mniejszy stres będzie dostawał za 2. Mam coś jeszcze za 2? 2, 3. Wszyscy kompanie. Zwiększa stres o 7, o Boże, serio. Dobra, damy jej. Damy jej buffa. No i to tyle, można odpocząć. Pytanie, czy będzie zasadzka? No jest zasadzka, bingo. Zajebiście. Naprawdę, come on. A, żartujesz chyba, kurwa, za przeproszeniem. No ta chorobę dostała jeszcze, no. Kurwa, jaki stres na nich siadł. Bez jaj. O Boże, serio? Dopiero co ich wyleczyłem ze stresu, ci milion stresu tutaj dostali, no bez jaj. Rzut czachą, bo nie stres... No jeszcze 18 stresu, ja pierdolę. No Boże. Za chwilę drugie obozowisko odpalę. Dobra, do przodu lecisz. No, jakoś się tam poustawiali. Poróbmy to badziewie, Chryste. Ten stres tu mnie wykończy. Dobra, coś takiego. Strzał między oczy, dzień dobry, krytyk. Ładnie. No, naprawdę? No, tylko 10 pewnie. Krwawienie jeszcze. Żegnaj, frajer. Dobra. Tą tu trzeba podkarmić trochę. I pytanie, czy ja chcę tak naprawdę teraz... Tą trzeba przestawić tu. Tam ma, kurczę, przełom. No dobra, czy ja chcę rozbić drugi obóz? Z takim stresem to i nieciekawie wyglądają tak naprawdę trochę. 4 łopaty, nawój mi 4 łopaty. Dobra, ciśniemy tu. A ile ona ma liczników, o Boże, serio? Masz bandaż. O. No naprawdę, jeszcze jestem zaskoczeni. No dobra, nie jest źle. Ale bez jaj, no. Unik. Łapaj między oczy za 13. Z przełomem do przodu lecimy. Tyle w temacie. Świni podziękujemy. Wow, trafił, nie wierzę. Podwójny debuff, co to jest na 3 rundy, serio? Może ogłuszyć to badziewie? Spróbujemy.
Okej, siadło. Elegancko, tak naprawdę. Setka odporności na ogłuszenie. Dobra, na facjata lecimy. Nie zdążyłem wyleczyć nikogo, zajebiście. Klucz, no teraz klucz dostaję, zajebiozę. Dobra, wywalam łopatę, weźmiemy sobie ten klucz, ale nie wiem do czego on mi się teraz przyda, kiedy już Secret Room obadałem. Dobra, wbijać tutaj, pójdziemy rozbroić pułapkę. To się przyda, kolejny zwiat, okej, okay, nice. Zwiat też się przyda, jak najbardziej. O, to rozbroiła tą pułapkę. Na bogato. Na bogatości! O, jeszcze stres na nią siadł, paranoja. No to fajowo, dobra, spadamy stąd. No to miodnie. Przejdźmy się tutaj. Nie wiem, czy obozowiska nie rozbić tak naprawdę, chociaż... Dobra, w tarabań to wszystko. No naprawdę, po co ona to sprawdza? Miałbym buffa, a tak będę miał pewnie kaszanę jakąś. No dalej, no. Demo. No i kaszana oczywiście. Dobra. Podbijamy tu. No, zaskoczenie, okej. Okay. Onki donki, że tak powiem. Poróbmy to badziewie. Chociaż w sumie to chyba było kiepskie. Krytyk. Ładnie. Co tu rozpierdolić za przeproszeniem? To. Dobra, porobimy to. Świniaka się ogłuszy i tyle w temacie. Za moment. Elegancko. Tylko, że mamy tutaj pewnie bębny zagłady albo osłabienia. No dobra, bębny osłabienia nie są takie złe, bo to chyba jest bez stresu. Bingo. Tylko staregetowanie. Żyk za zero, no ładnie. Drżączka, ładnie. A ile ona? Już ona chyba już drugą chorobę wyłapała, Jezus Maria, ta siumalka. Bębny zagłady, zajebioza. Ktoś tu jeszcze odjeżdża, czy nie? Tak, dwie choroby wyłapała w tej kurczę niesamowitej potyczce. Kula na łańcuszku. Superancko. No i oczywiście ogłuszenie, no zajebiodę. Dobra, tej chyba ogłuszymy. No dzień dobry. Hello. Dobra, jakoś tam porobieni są. Czyli oczywiście bębny zagłady. Czy ktoś tu mi odjeżdża jeszcze? No jeszcze ta wytrzymała. Dobra. Poróbmy ich tak. Teraz można będzie to ogłuszyć po ciebie. Ogłuszymy ich. Zobaczymy. Siadło, elegancko. No to co, na facjatę? Facjatę. Będę się pierdzielił z tym badziewiem. No pytanie, czy to zabije, czy to będzie miał teraz... Nie, nie ma ataku, dobra. Jestem szybszy, nice. Okej, bierzemy to wszystko, to można wywalić, to sobie weźmiemy. Zresztą do widzenia. No to co, lecimy dalej chyba. Pytanie, czy ona tutaj rozbroi, ta, no ma 35% do rozbrojenia pułapek, zajebiście. Ta ma 60, to już nawet nie ma co się zresztą, no zresztą ona i tak odjechała już, to whatever. Dobra, pociśniemy tutaj. Można by obozowisko rozpalić po tym fajcie, tak naprawdę. Dobra, nikt nie jest zaskoczony, zajebioza. Żyg. No chyba jej nie przestawiłem, to jest świetnie. Mam nadzieję, że nie będzie miało większego znaczenia. Dobra, poróbmy ich tasakiem. Okej. Tutaj będzie bezstresowo. Hakiem w miękkie, zajebiście. Za 3, no to nie jest źle. Szczerze mówiąc.
O, krytyk. Pięknie. Za dwa. Super partia. Dobra, żegnam świnie z bębnem. Elegancko. I została jeszcze moja tutaj killerka, która wszystko burzy. No i miodzio. Co tutaj, ogłuszyć typa, czy nie? Ochrona 40, no naprawdę to ma ochrona 40 aż? Teraz spróbujemy jeszcze raz ich ogłuszyć. Kula na łańcuchu. Krytyk za 7, o, zajebiona. No przynajmniej odporna na ogłuszenie, no to jest loko. Dobra, coś takiego. Świnia znowu z przodu, no nie wierzę. Dobra, pierdzielnijmy temu typowi. Dzień dobry, ogłuszę. No i pięknie, po prostu pięknie. Okej, tutaj spróbujemy kogoś podleczyć. Chyba ją. A to w paranoję popadła. To miodnie. Dobra, to lecimy tak. Tutaj już nic nie dociera, dosłownie. Okej, tasak na facjatę. No i spróbujemy ją healnąć. Dożyjemy, no tak, ona ma trochę debuffa do heala, więc troszkę tu będzie powoli szło to leczenie tej ziomalki. Dobra, tą spróbujemy wyleczyć. Udało się, Chrysta. No, nie wierzę, co prawda. Świnia jeszcze żyje. Dobra, no to już nie żyje. Okej, co to może zadziałać? Klucz mam, nie wiem czemu klucz mi jest potrzebny. A, jeszcze mam te durne obrazy jakieś, czy też portrety. Okej, coś takiego. Dwie pochodnie się przydadzą, chyba klucz wywalę, albo wodę święconą. W sumie nie, no klucz mi się przyda jeszcze tutaj na tą skrzynkę, dobra, tak, tak. Let's go. If only treasure could staunch the flow of otherworldly corruption. Do widzenia, przejdźmy się tutaj. W sumie to tutaj jeszcze można by się przejść też. Jakiś plecaczek. Mapa, no to piknie. Okej. No to będzie chyba GG za chwilę. Nawet bez obozu tak naprawdę można to skończyć. Tak mi się wydaje. Terrors may indeed stalk these shadows, but yonder, skrzynka z pamiątkami. Uki donki. Papiery, można komuś, ale ma tylko dwie pochodnie. Można by komuś negatywny nawyk usunąć. To najwyżej wrócę tutaj. Polecimy dalej. Kolejny zwiat, miodzio. No i nie ma nikogo, elegancko. Tak naprawdę. Zgłodniało im się troszkę. Można to bez obozu tak naprawdę już chyba skończyć. Mapa znowu. Super partia. Dobra, tu jeszcze mam jakiś przedmiot. Jeden pojedynek, i domki. No i skończone. Dobra, polećmy tutaj. Ta sobie niech to rozbroi. Polecimy. I co robić? Co będę mam? Jeszcze jedną fight jakieś? Nie, to jest pusty pokój. Można by obozowisko odpalić, ale nie mają żarcia. 8, to trochę słabo. A, dobra. Mam nadzieję tylko, że zasadzki nie będzie. Za 8. 10 do stresu minus. Dobra, weźmiemy tak. A ty co tutaj odwaliło? No nie wierzę, naprawdę. A tą w ogóle można leczyć jeszcze, Chryste, czy tak? No ta niespecjalnie w ogóle reaguje na cokolwiek. Przy tej swojej paranoi to zajebiście.
Szczerze mówiąc, leczenie 35. No, próbujmy ją wyleczyć. Dobra, udało się. Jezus Maria, gdzie to zapisać? Za jeden coś mogę zrobić? Nie, no to odpoczywamy. No Boże, przyjebało im stresem przez tą ziomarkę jeszcze pułapka. Dzień dobry. O! Jaka zasadzka na bogato. Aż dwa pająki atakują. Nie wierzę. Jeszcze mu się udało go ogłuszyć ją. W sumie. Okej. Oh yeah! Co za tasak. Więc tak, tą ziomalkę przerzucimy tutaj, powiedzmy. Tą tutaj, no i super partia. No nic, pająki mają trochę dużą prędkość, jeszcze krytyka mi tu zasadził, no ja pierdola. O, tato może dużo zadziałać, nie powiem. No, zaraza, cudownie. Ile tej zarazy? Dwa punkty. Lecim na Szczecin. Boże, nie zabiła, nie wierzę. No dobra, porobieni. Wycofajmy tą panią tutaj, albo tą tutaj. No, Chryste, bo zaraz mnie tu coś trafi. Dobra, 8 żarcia, czy ja chcę kogoś leczyć? Może tą ziomarkę, albo... Dobra, zresztą na razie oleję to. Idziemy tutaj, bandaże. Co to się używało? Bandaże? Bo tak. Zobaczmy, co tu wydropi fajnego, żarcie. No, spoko loko. Może być. Może to ma tą... tą śmieszną truciznę na sobie. Dobra, to weź coś zjedz. Dobra, się już najadła, super partia. Dobra, podbijemy tu. Przejdziemy sobie jeszcze tutaj, jeszcze jeden fight zrobimy. Same pająki, o Boże, ale bieda. No tylko tyle, że one są dość szybkie, no i tyle w temacie. Okej, okay, odporna. Wyplucie? No serio, krytyk za 10, to ile on została? Na 5 rund dwa liczniki, ja pierdziele. Ukonszondo, zaraza jeszcze znowu, no w mordę jeża. Naprawdę 2-4 na 3 rundy, o Boże. Dobra, żegnam. Kryt, miodzio. O, Jesus, naprawdę. Dobra, poróbmy ją. Poróbmy ich tym. Poprawka z tego. No i została ostatnia killereczka. Żegnam i do widzenia. No! Wow, co tu mamy? Dla zbrojmistrza coś. Miodzio. Okej. Okay. Co ja chcę z tym zrobić? Ja mam herby, to można podziękować herbom. Weźmiemy sobie to dla zbrojmistrza, chociaż jakoś tam specjalnie za zbrojmistrzem nie przepadam. Ale zawsze jakiś hajs z tego będzie fajny. No i 150-175 gold zostało. Co z tym robić? Łopaty 4. Czy łopaty mi się do czegoś w ogóle przydadzą? Jeszcze? Niespecjalnie chyba. Bieri to ten gold. O Boże! To będzie mocne. 55 stresu, no to na bogato. Dobra, polecimy tutaj. O Boże. Teraz ta się dorobi jakiegoś choróbska. No, come on z tymi tekstami. No naprawdę, kurwa, ile można czekać na to? Dobra, hajs i żarcie. Okej. Okay. Coś tu jeszcze jest fajnego? No to za chwilę na zawał zejdzie. Więc nie wiem tak naprawdę co tu robić. Czy spierdzielać stąd, czy nie? To są jeszcze trzy pojedynki, za które byłby fajny hajsik. Pójdziemy sobie tutaj jeszcze, ja myślę, jedną walkę można spróbować zrobić, tak naprawdę. Chociaż ta też jest bliska szaleństwa już. A, dobra, pójdźmy tutaj. Jest pułapka, można by rozbroić ją. I kogoś podleczyć ze stresa, nie wiem, czy to ma sens w ogóle. Czy po prostu pójść tutaj na ten pojedynek i olać to wszystko. Olać tą pułapkę.
Idziemy na pojedynek. Dobra, tak. No i heja. Może przestań bredzić, malko, tylko idź. No to będzie. O proszę. Świniak i ten typ. Skowyt. No nieładnie. Unik! No nie wierzę, zrobiła unik. Ja pierdzielę, gdzie to zapisać? Uwaga! Oh yeah, skupienie! Na bogato! O, w mordę. Aż normalnie wszyscy się odstresowali. Dobra, pociśniemy tak. Może ją healnę? Zadyszkę, niech będzie. Trójkę. No, czy to siądzie? No niestety siadło. Zajebiście. Dobra, poróbmy tym. Hello. Tasak na facjatę, chociaż może trzeba ogłuszyć. Nie wiem, czy to miał sens. Krytyk, no zajebiście. Jeszcze czego? Rozdawać. Uwaga! Samolubno. Super partia. Self-preservation is paramount at any cost. O, tutaj, ta ma coraz lepszą celność, powiem. No, za 5 na bogato. Naprawdę. No, krytyk, dobra. A, nice. Teraz czy ona coś może zrobić tutaj z sobą w ogóle? Może z COVID. Ta odjeżdża, czy ona już odjechała? Odjeżdża. Irracjonalność, no Boże, na bogatą. Za 6 na face. A ta co, całkowicie już odjechała, nic nie robi? Krytyk za 7, no podoba mi się to, naprawdę mi się to kurwa podoba. Zabij to badziewie, Jezu. Za 8 na facjatę. No, tato mi zaraz na zawał zejdzie, ja pierdolę. Zabij! Dobra, kończymy tą niesamowitą przygodę. Bo ona za chwilę odejdzie. Odejdzie do krainy wieszczych łowów. Dobra, żegnam, kończę to. Okej. Okay. No i miodzio. 11 tysięcy, kurczę, księga rozsądku. Nice. Bardzo rzadki przedmiocik, ile hajsu tu będzie? No pięknie, ponad 20, no prawie tam 24 tysiące, grubo ponad 24. O Boże, czego mi tu jest? Badaczka norowiska, nerwowość. Leniwe oko, taktyk z zatoki, znużenie. Trzymanie cnoty, zajebiono. Wszyscy choroby chyba dostali. Tak naprawdę. Jakieś... Dobra, zobaczmy, co to trzeba zrobić z tymi ludźmi. Dobra, tą ziomalkę wrzucamy tu. Tą wrzucamy tu. A reszta ekipy... Ta ląduje tutaj. A ten nigdzie nie może wylądować? Czy też ona? Co ona takiego ma? Biczownik. Dzięki samobiczowaniu. No to super, idźmy ją wybiczować, że tak powiem. Sala pokuty, no tak, muszę potrzebować mieć trzecią salę pokuty. A, potrzebuję troszkę, kurczę, tych popiersi, żeby to zrobić, no dobra. To ona ma choróbsko jakoś, to ją wyślemy na leczenie. Historyczna ślepota, bardzo dobrze, to można wyleczyć. Zawroty głowy, no można olać. Okej, 68 tysięcy, no nie jest źle, teraz można by zrobić jakąś misyjkę, powiedzmy, z... Kurczę, blade antykwariuszka. No w ogóle kogo mogę zrekrutować, tak naprawdę? Dobra, styka mi to. Gdzie jest ten przedmiot dla tego? Dziada. Tutaj, okej. Okay. Segregujmy to sobie. Ile to jest warte? Ło, panie, to jest 2000 warte. To opłacało się to brać.
Furteczna tarcza, co to daje? Plus 60 do szansy przesunięcia, plus 40 do szansy przesunięcia, plus 40 do szansy ogłuszenia, minus 5 do obrażeń. No, nie jest najgorsza. Bez żadnych wymagań, jeżeli chodzi o miejsce, na którym znajduje się ten cholerny zbrojmistrz. Ale dobra, na razie mi się nie chce tych zbrojmistrzów rekrutować. Dobra, ja będę kończył ten odcineczek. Dzięki wielkie. Wow, ilu już na szóstym poziomie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięciu, cała ekipa na szóstym poziomie. Ładnie. Dobrze, to tyle. Na razie, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.